Hej ekipa, witam was w staniu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Endzone A World Apart. Kontynuujemy naszą rozgrywkę. W tym momencie mamy do zbudowania kilka rzeczy, ale zanim je zbudujemy, dziękuję wam za ogromny odzew. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek równie dobrze będzie wam się podobał jak poprzedni. Powaliliście wszelkie rekordy, pokonaliście wszelkie bariery, nie mieliście litości dla YouTube'a. Szacun ogromny za tą liczbę wyświetleń, za tą liczbę aktywności, jaką okazaliście. Jesteście niesamowici, niebywali. Trzymajcie taki poziom, a może dzisiaj też uda wam się przebić kolejną barierę, magiczny próg wyświetleń albo magiczną próg łapek. Dajcie znać, jeżeli wam się seria podoba, abyśmy mogli dłużej ją ogrywać. Bo mi, powiem wam szczerze, wkręciłem się. Pomimo kilku rzeczy z tymi drzewami upadającymi tak pod tekstury czy coś, mimo wszystko wkręciłem się i jestem ogólnie pozytywnie nastawiony do tego tytułu. Dobra, nie przedłużając, bierzemy się za rozgrywkę. Co my tutaj mieliśmy zrobić? Mieliśmy zbudować coś. Tylko teraz, czy ja pamiętam, jak się budowało? Niestety mała przerwa była i ja troszkę też pozapominałem, ale fishing hut mamy Forested Lodge, czyli tak, mamy zbudować kolesia, który będzie nam sadził. Aha, tutaj chcemy mieć farmę. Tylko tak, nawodnienie, interesuje mnie nawodnienie. Czy będzie miało to znaczenie? A raczej nie. Chyba że wzrost drzew będzie miało to do znaczenia. Tutaj jest piękne, są nawodnione tereny. Pięknie się to prezentuje. I zastanawiam się, czy tego forestera na przykład tutaj nie cisnąć. Albo dobra, nie kombinować, cisnąć go tutaj, tak jak te są drzewa. I tutaj byśmy sadzili w tym rejonie. Proszę bardzo. Tutaj zastanawiam się właśnie, jak z tymi ścieżkami tu jest, no ale to póki co ogarniamy. Czyli tak, ścinamy te drzewa, tu będzie forester nam nie dość, że ścinał drzewa, to powinien jeszcze sadzić. Taki jest zamysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast tak, jeśli chodzi o ludność, mamy czterech, tutaj mamy budowniczych trzech. Ogarnięta, mogę dorzucić czwartego. A tu coś chodzi, czy mi się wydaje? A, te zwierzęta chodzą, dobra. Forestera, rzućmy ze dwóch na Forestera, też będzie to ogarnięcia. Ale tak, do Forestera to i tak trzeba najpierw zbudować, więc spokojnie z tym. Do Farmera wrzucę osobę, zwłaszcza że Farmer. Jak tam uprawy? Beans, fasola, mamy 100%, planting 100%, mokro jest, crop yield 286 na 462. A, czyli wzrasta, okej. Ciekawy jestem, ile z tego dostaniemy swoją drogą. Dobra, to w takim razie możemy trochę przyspieszyć, zobaczyć, jak to rozgrywka wygląda. Tutaj co? Jest przepchane. A tak, za dużo wody. To wiecie co, jak za dużo wody, to może byśmy zrobili drugi. Ile tej wody mamy? Gdzie jest ta woda? Gdzie jest ta woda? Ja to jestem ślepy naprawdę dzisiaj. Nie widzę. Woda, 2100. Nie, to sądzę, że wody starczy. Nie mamy aż takich chyba potrzeb na razie. Choć nasza osada, jakby nie było, wzrasta. A propos, daliście znać, żebym kogoś nazwał, tylko ja sobie muszę w wolnej chwili jeszcze zerknąć, kto to miał być przydzielony i się zaraz tutaj tą osobę przydzielę. Tylko najpierw zajmiemy się faktycznie tą budową. Ile jeszcze? Construction progress, a skrapy mi brakują, 32 na 37, ok, tu już podstawowe rzeczy mam, więc zaraz będę budować. O, już budowałem, piękne, i patrzcie, jak ładnie to buduję, podoba mi się. Potem się to, o, i znowu pada. Jakbym miał teraz pojemnik, raczej ten zbiornik, który by przyjmował deszczówkę, byłoby epicki, a tak to cóż, no cóż. Dobra, foresterów mogę już wyznaczyć ze dwóch. Zostaje nam... To tell your workers where they should get their wood from. Ah, and for your information, if you want, you can also tell your forester's lodge that they only ought to attend to reforesting an area in order to create a lush, green forest which generations to come can use. Okay, wszystko jasne. A, 50 drobno dostałem, super. Now we ought to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources because the quantities present are limited, and we can recover other resources from scrap. Unlike the task we just had, the scrap yard allows larger quantities of existing scrap to be dismantled than with ruins or wrecks. Okay, czyli musimy teraz zbudować coś związane ze skrapem. Nie ma problemu. Scrapyard, scrap from roots in the... Okay, czyli to mamy... Ale zbudujmy to idealnie tutaj. Tylko tak, jak się obracało? Ło, jaki dźwig tu jest! Ło, epickie! To wiecie co, ustawmy to
Sądzę, że w taki sposób. Idealnie. Tutaj będą pola, tutaj będziemy scrap yard, czyli to pole do zbierania tych części. Drewno i scrap ogarniemy. Tutaj forester, jeżeli cut down and reforest, czyli będzie na tym obszarze, tak sądzę. A, reforest, mogę ustawiać, o super, mogę sobie decydować o tym, czy ma tylko sadzić, czy ma tylko ścinać. No i o to właśnie chodzi. Natomiast tutaj ten budynek mnie interesuje najbardziej. Jak tutaj będzie, czy on będzie zbierał samoczynnie, czy będzie musiał je nadawać, zobaczymy. Tutaj wycinka drzew, no i jeszcze parę drzew nam zostało i będziemy jeszcze zbierać te skrapy. O, już zbierałem żywność i patrzcie, i mnóstwo żywności nam wchodzi, jak ja jestem szczęśliwy, bardzo fajnie. Wiecie co, do tego, skoro już tak ładnie nam idzie, cultivate field, zrobimy tylko kolejne pola, tylko trochę już mniejsze, tylko najlepiej byłoby, gdyby stąd zebrali trochę mi tych śmieci. Te pola bym już zbudował tutaj. Dużo, a snack 2000 na 5000, czyli zebrane jedzeniem, achieve by nam wbił. No bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Chciałbym tutaj zrobić to kolejne pole, ale najpierw ten scrapy trzeba postawić. Tylko gdzie to było? Tasks gather scrap. O, to było to. A mogę to przenieść? Czy mogę change feed to work? O, to mnie interesuje. Czyli proszę stąd zbierać te scrapy. A. Czy to stąd znika, a tu się stawia? A, czy mogę mieć tylko jednocześnie tylko jedno? No, to trochę zmienia postać rzeczy. No, ale dobrze, dobrze, w takim razie ogarniamy. Ile mamy bezrobotnych? Jednego. Scrap collector. Forester. Mogę zabrać jednego. I tutaj budują. No, zaraz zbudują, więc ogarniemy i to. Jakieś komunikaty, co tu mam? Homeless settlers. No, nie mam domów. Nie mam możliwości budowania. Czy mam możliwość budowania? Homes, technology, food, resources, housing. No nie mam. Chciałbym wam zbudować, ale mi jeszcze nie pozwolili. Bo tutaj wymaga, no właśnie w sumie niczego. Kabin mógłbym budować, no ale nie chcą mi dać. No jakie obuzy. Tu jest zadowolenie chyba. Tak. Bardzo spoko. No i okej, mamy skrapa. Przetwarzamy. Miodzio. Podoba mi się ten dźwig. Kurczę, jak mi się ten dźwig podoba. Przemyślane. Bardzo przemyślane. Dajemy tutaj do skrapa jedną osobę. I mamy jedną bez pracy. Obniżmy ilość budowniczych. Weźmiemy na przykład do dwóch. W tym momencie mamy zbudowane i już nam przetwarzają surowce. Tylko pytanie, czy oni będą wydobywać ekstra? Tak, będą wydobywać. O, no to miodzio. To bardzo miodzio. Tylko ja tylko tutaj nie sięga wszystkich pól. Czy sięga? To chyba dane pola są, tak? No to wygląda. To wiecie co? Zróbmy tak. Trzeba by się tego pozbyć. Demolish, a tutaj dać ludzi więcej do scrapa. Dajemy trójkę i zróbmy mega czystkę. Będzie epicko. Scrapy się zbierają, dużo tego drewna też się ładnie już zbiera. Wszystko się zbiera tak, jak być powinno. I właśnie tak powinna być rozgrywka. Tutaj mamy znowu sadzą. Jedzenie mamy, wodę mamy. No powiem wam szczerze, tak powinniśmy żyć. Ciekawy jestem, co nam jeszcze nam każą tu robić. Póki co realizujemy to, co możemy. Scrap yard bit, assign, settler to... czy aż trzech muszę. Okej, okay, nie ma problemu, nie trzech. A jednego. Scrap 8 na 20, nagroda 50 śrubek. No okej, okay. To czekamy na to, aż nam to dostarczą. You can change the working area for the scrap yard too. We can recycle scrap into four additional resources. Cloth, metal, plastic and electronics. We'll do that shortly, but for now we ought to take care of your settlers' needs first. Okay. Our people want a place to sleep and live. Of course. And fulfill their need for safety and privacy and increase the confidence of their inhabitants. In other words, building cabins increases their willingness to start families and reproduce, if you know what I mean. Yeah. Zauważyliście, że ta postać się rusza? Kabin 8. Budujemy. W takim razie bardzo fajne zadanie. Budujemy domek. Kabin. I zbudujmy te domki. A sądzę, że tutaj. Tutaj, tutaj. A zbudujmy już przy tym polu głównym. Tu tak. Tak. To jest raz. Dwa. Trzy. Tu byśmy postawili 4.
5, 6, 7 i moi drodzy 8. 8 budynków postawione i teraz pytanie, co oni mają? No, troszkę potrzebują, ale spoko, ogarniemy. Tutaj zależy nam, żeby się tych rzeczy pozbyć. Main view. Nie mam main view żadnego, ale dobra, tutaj wyczyszczają, no czyszczą ten scrap. Ile tego tu jest? Ile tego jest? Change field to work. O, to bym chciał. Mogę jakoś to zmniejszyć, zwiększyć? Nie bardzo. Place and mode. Ale chciałbym tutaj place, na przykład ustawić bardziej, że mają mi zbierać, o, bardziej tu. Zbierajcie mi w takim razie to, ten obszar. Bardziej mi zależy na tym. Bardzo fajnie, że mogę to wyznaczyć. Bardzo. Tak samo chyba tutaj było takie coś. Change fit work. Jest. Słuchajcie, wszystko mamy. Wszystko mamy. Bardzo fajnie, więc proszę tutaj wycinać. Bardzo mi się podoba takie rozwiązanie. Bardzo. Więc nawet nie musimy się wybawić takie pojedyncze. O, i to jest byłoby całkiem spoko. Bo to mógłbym zlikwidować. Demolish. Choć w sumie mam tutaj workerów. To niech już się wykażą. Niech się wykażą, że faktycznie tutaj to działa. A tu, no cóż, pierwsze domy powstają. Słuchajcie, pierwsze domy powstają. Mamy minus 4. Zadowolenie. Atrakcyjność. No nie jest to jakieś atrakcyjne miejsce. Faktycznie mogłem trochę inaczej tu jakieś decoration. Ale dekoracji jeszcze nie mamy. Najgorzej. Ale póki co, dajmy radę. No powiem wam ciekawie. Ciekawie się gra rozkręca. Tutaj jeszcze mnóstwo scrap. I ciekaw jestem, czy faktycznie my możemy tutaj wybierać. Faktycznie tak jak nam powiedział. No nie widzę. Workers. Inventory. Electricity. No nie, nie widzę. Nie widzę, ale może mają rację. Fajnie by było w każdym razie. Dodajmy do scrapa jeszcze jedną osobę, 4, żeby szybciej tutaj nam wyzbierali też śmieci. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby się tego pozbyć, żebym mógł kolejne farmy stawiać. Bardzo mi zależy na tym, żeby urozmaicić im dietę. Jak najbardziej różnorodne jedzenie. 1.8, czekam, aż zbudują nam wszystkie domki. No mówcie co chcecie, ale z nich budowniczowie są naprawdę przedni. Patrzcie jak szybko budują, jak szybko to stawiam. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, zaraz będzie. O, zwierzaczki przyszły. Dziki? To są dziki? Może. Patrzcie, już domki powstają, jeden za drugim, rewelacyjnie szybko. To się nazywa ekipa budowlana. Nie to co dzisiaj. Jednak ci docenili. Mamy. Mhm. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce in a shelter because they lack privacy. Okej. Czyli dostaliśmy ekstra skrapy i drewno. Let's return from our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into 4 different resources. A recycler always takes scrap apart, one resource at a time, while a refinery automatically produces all 4 resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Okay, czy muszę recyklować jeszcze? Adresat. Czyli muszę zbudować recykler. Homeless settlers, czyli mam kolejnych bezdomnych? Jak to? Dopiero zbudowałem jeszcze 2, czyli kolejny domek muszę poznać. Poczekaj, czyli w takim razie po kolei, wszystko po kolei. Najpierw resources, housing, cabin. Tylko zróbmy teraz tą cabin w tym kierunku. Niech będzie tak. Więc tutaj trochę tak zrobimy, może dekoracji zrobimy miejsce. No, póki co postawiłem, jako tako. Tutaj mamy pełno, tu jest pełno, czy mi się wydaje? Tak, jest ciągle pełno, super. Może, jeżeli mamy pełno, to pozbieramy stąd ludzi od water, jedną osobę. Damy więcej na farmerów i na scrap kolektorów i na foresterów i na fisherów. O, i to byłoby super. Mamy wzrost 19 i dzieci nie mamy, mamy dorosłych za to i super, o to chodziło. Natomiast bardzo mi zależy, mamy suszę, suchutko jest. Mamy tutaj Location Attractivist, no to jest minus 4 dla atrakcyjności, no nie dziwię się. Dobra, ale po kolei, oni chcieli Resources, Recykler, więc może jednak te domy faktycznie były, ale patrzcie, jak ładnie nam wyczyszczyli te tereny, nic tutaj nie zostało i tym więc tego Recyklera faktycznie to połączę razem koło siebie, żeby to było.
a tu moglibyśmy już stawiać pola. Oni tu jakieś drzewka posadzili? O nie. Do tego to nie, demolisz to, likwidujmy. A ja tutaj chcę pola. Ja tutaj stawiam pola i tutaj nie ma opcji, żeby co innego powstało. Food. Proszę, stawiamy pole. Tak, tak to było. Lewym, prawym, prawym, lewym. O, takie coś. 10 na 10. I wybierzmy, co tu będzie uprawiane. Nie, to już kliknięte, dobra. I tutaj ma być uprawione chose seed i mamy dynię. Squash? Chose seed, dobra, mamy to. Mamy i farmerów i wszystko więcej. Jedzenia mamy brud. Wody też mamy całkiem sporo, jestem zadowolony. Choć teraz już komunikatu, że mamy pełno nie ma. No i niech tak zostanie. Jedna osoba wystarczająca do noszenia, a tutaj zbieramy. Zbieramy, jak widzicie, wyczyścili nam pięknie wszystko. Tutaj jeszcze polecieli. Ale to już, mam nadzieję, że zaraz się ogarną. A my co? My co? Robimy dalej. Budujemy recykler. I musimy cloth produce. 12 ubrań czy materiałów pozyskać. Ale to wszystko spokojnie. Mamy sporo zasobów. Z budowniczych mamy coś ekstra jeszcze? Nie mamy nic. Refiner. Forestera damy na budowę 4. I będzie spoko. I czekamy, czekamy, aż nam to ładnie ogarną. No jak ładnie budują, mówiłem, że ładnie to wszystko w oczach rośnie. Wszystko to ładnie rośnie w oczach. Oj proszę, jaki tutaj dymiący domek mamy. I patrzcie, jak wszystko będzie wyczyszczone tutaj zaraz. Bardzo fajnie. Dobra, teraz trzeba przydzielić. Ze skrapów zabiorę jednego, damy do recyklera. I mamy, i teraz zaraz będziemy produkować ubranie. Cloth mamy, cloth, metal, plastic, czyli stąd będzie sobie pewnie przynosił tutaj i będzie sobie wyciągał ubranie. Nie ma problemu, mi to pasuj. Bardzo fajnie to pomyślane. Ciekawy jestem, czy odległość będzie miała znaczenie. Aha, bo to wziąłem stąd? Poczekajcie, bo to muszę ocenić. Aha, bo to stąd skąd znoszą. Bardzo fajnie jest to, że oni to pokazują skąd co znoszą. A ty? No i zobaczmy, jaką masz ścieżkę. Masz, pozyskuje dwa materiały, jak na razie. Zobaczmy, jak on to robi. Widać to jakoś? No zoom jest taki średni w tym miejscu, ale może jakoś podejrzymy, no nie. A, czyli po prostu przekłada, z kubki na kubkę, z kubki na kubkę. Ale dobra, fajnie, dobra. W takim razie troszkę przyspieszymy, zobaczymy jaka jest ogólnie droga, czy on będzie tutaj podróżował, czy będzie gdzieś indziej. Tu jest chyba pełno, coś mam wrażenie. Tak, mamy pełno, więc tutaj nie ma co kto pracować, więc zabierzmy ich stąd. Do forestera damy i do farmera, żeby jeszcze trochę jedzenia było. I mamy. It's important that you focus on the resources you really need, at least in the beginning. Cloth and metal look like good options if you want to equip us with protective clothing and tools. No i super. Happy settlers are industrious settlers. That's why we ought to look after our people and protect them against the surroundings and dangers, like radiation. So let's start by transforming our newly recovered cloth into protective clothing. A tailor will be able to help us with that. Uuu, ciekawe. Dobra, jak to podróżujesz? Co ty tam stąd potrzebujesz? A że wodę pewnie. Pewnie tak, no ale dobra. Mogę w takim razie ustawić kilka. Dobra, czyli produkcja limit. Mogę ustawić każdy z limit, ale dobra. Co my tu mamy? Radiacja. Tutaj tereny są z radiacyjne, tak? Rozumiem, tak mam to rozumieć. Taylor Shoft Build, Taylor, dobra, ogarniemy. Więc to wyłączmy i zbudujmy Taylor Resources, Taylor Shop. Patrzcie się, mamy to, czyli będą delikatniejsi, będą tutaj lepiej tutaj pracować przy tym. Zbudujmy to, o niech będzie to obok siebie. Tak będzie ładnie tutaj, industrialna część będzie w tej części. Te domki mogą jednak troszkę w tą stronę, ale zobaczymy, czy ewentualnie będzie opcja zniszczenia albo coś. O, i widzimy, słuchajcie, w tych domkach, kto gdzie pracuje. Fajnie, fajnie. Mamy tutaj przy farmie, tu pracuje przy młotkach, czyli inżynierowie. I to faktycznie, to są pary. Głównie to są pary, nikt więcej. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Dobra, czyli trzeba postawić znowu kolejny dom, housing. I teraz idźmy w takim razie w tym kierunku. Tu jakbym chciał ścieżkę, zrobimy dwa odstępu i postawimy kolejne dwa domki, żeby miały ewentualne nowe osoby gdzie mieszkać. Mamy 19 obywateli, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, co z tymi farmami? Jedzenie powiem wam szczerze, mamy. Zastanawiam się, czy jest potrzeba więcej tego jedzenia produkować. Woda jest.
Można by ewentualnie drugi zbiornik z wodą. Choć czy ja wiem? Chyba nie, chyba nie, chyba jest to wystarczające. Dobra, przyspieszamy i zobaczmy, jak to będzie działało się, jeżeli to trochę tak ogarniemy. Właśnie, jeżeli zasięg tutaj, no tu jest wyczyszczone sporo tego. Tu jeszcze jest mnóstwo śmieci, no ale okolica do wyczyszczenia jest ogromna, ogromniasta. Nigdy nam nie braknie, no, przynajmniej przez najbliższe x lat. Dobra, tu jest są pojazdy. Ciekawy jestem, jakbym ja mógł wysłać jakoś kogoś tu? Chyba nie bardzo. Dobra, to czekamy, aż nam zbudują ten budynek i ogarniemy te zadania. Wspominałem wam, że mogę przydzielić was, wasze niki do danych postaci. I tutaj miałem komentarz, że Poppy, czyli ta osoba, ta kobieta, ma być Querek. Proszę bardzo, w takim razie mamy Quereka. Pierwszą Querek, nie wiem, czy to męska, czy żeńska wersja niku, ale w tym momencie to jest jakby nie było kobieta, takie było życzenie, więc ja oczywiście spełnię życzenie. Jeżeli byście chcieli, żeby wasze niki się tu pojawiły, jak widzicie, mamy szybką możliwość sprawdzenia kto, gdzie, jak, dlaczego, szybko przydzielić, praktycznie wchodzimy do danego domu i znajdujemy osobę i klikamy i podmieniamy, to dajcie koniecznie znać, z chęcią was tutaj przydzielę. Sami widzicie, że każdy ma swój dom, każdy ma swoje zadanie, każdy ma swoje centrum, a to dopiero początek, pewnie będzie tego o wiele, 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 wiele więcej. Natomiast tutaj, no cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zastanawiam się ciągle, aha, bo to idzie do domu, to już wiemy o co chodzi, po prostu tutaj pokazuje, że gdzie co i dlaczego, gdzie skąd i po co. Ale póki co, no i tak nie widzimy do końca, czy faktycznie on to tutaj przynosi sobie stąd, czy mu tu przynoszą te przedmioty. No, mimo wszystko to jest jakieś, wiecie, dobra forma, że tak prześledzenie tego, jak widzimy. Zastanawiam się, ile tych materiałów potrzebujemy. Mamy dwa, ale to ich widzę. A, czyli faktycznie przynosi stąd, a nie, zaniosło tu. Okej, okay. A i Taylor zaniósł tutaj, dobra. I on sobie dalej przetwarza. I znowu nam pada, serio. Dobra, trzeba Taylora na kolejnego dać. Nie mamy nowych osadników? Nie mamy. Czyli z Forestera zabieram jednego, tutaj wrzucam i już Taylor działa. Mamy Taylora. I jeszcze musimy teraz Next Shaft zrobić. A co jest Next Shaft? A, to są jakieś chusty. Są jakieś chusty, tutaj maski i tu rękawice. Nie ma problemu. W takim razie chusty. Chusty będą przydatne. Kurczę, ta pogoda. Patrzcie, jak jest to wszystko dopracowane. Jak mi się to wszystko podoba. Nawet takie odbicia na blachach. Fakt, że nie ma tego dźwięku, bo to jednak przecież jakby chciało jeszcze odrębić każdy dźwięk, to byśmy mieli tu jeden wielki szum, ale graficznie, patrzcie, i dobrze to oświetlone. Kurczę, brawo dla twórców. Zdecydowanie brawo dla twórców. Jest kawał dobrej roboty tutaj wykonane. To jest po prostu wszystko przepięknie wygląda. Epicko. Nie? Warto docenić takie tytuły. Oj, warto. Dobra, słuchajcie, przyspieszamy, robimy więcej tych i zobaczymy, co będzie kolejnym zadaniem. Next shafty. Ciekawy jestem, ile tego potrzebuję, żeby zrobić jeden. A dwa materiały, okej. Okay. Zaraz będzie miał. Zaraz będzie. Oj, mamy just a snack. Mam 3000 na 5000 już jedzenia. Tak? Bo to chyba z tego. Glimmer and Hope, 25 na 50. Kurczę, jak achievement wbijają. Medium level and high level radiation. The radiation changes constantly and is influenced by weather and contaminated rain. Protective clothing helps to protect us against this kind of radiation, but it takes a while before it's produced. And production relies on a steady flow of incoming resources. Try to establish production chains at an early stage and start to stockpile goods so that some are always on hand. Okay. The tools we brought along from the end zone are slowly but surely running out. So now, let's focus on manufacturing new tools. The tools will help us to work effectively. We'll need metal for that, so we'll prepare for production by building another recycler, which we'll commission to recover metal from scrap. After that, we'll need a workshop to enable the manufacturing of brand new tools. Okej, okay. Wiemy co mamy robić. Mamy kolejnego recyklera. Tylko dlatego, że workshop jest potrzebny, bo ten jest całkowicie pochłonięty na tym, żeby pozyskiwać materiał. Dlatego, a tutaj no to trochę mu trochę zajmie, żeby to produkować. Zastanawiam się, no na razie postawmy dwóch, może będzie jednak faktycznie to wydajniejsze. A workshop by postawił
Sądzę, że wiecie co, nawet w tym miejscu workshop idealnie by się tutaj sprawdził. Tak w lesie, no zawsze lepiej, lepsze warunki, świeżo, blisko zieleni, zawsze będzie tutaj lepiej się sprawdzał, mam nadzieję, bo tutaj chyba radiacji żadnej nie ma w okolicy. Chyba nie, nie widzę. Tu są radiacje, tu jest radiacja, tu jest radiacja, a tam chyba nie ma. Tutaj mamy zadowolenie, nasz zadowolenie, a tu już mamy minus 2, ciekawe, tutaj tu jest minus 6 aż, a tutaj minus 4. Od czego to zależy? Chyba bliskość tego przemysłowej strefy? Może. Może, może, a może blisko tego, że są drzewa. W każdym razie, no cóż, trzeba będzie zastanowić się, jak ten decoration, kiedy zdobędziemy, zobaczymy. W każdym razie jest tego dużo, tych budynków jest tak dużo, że ja już powoli nie ogarniam tego wszystkiego. Mamy 19 i 7 dzieci, patrzcie, dopiero nie było żadnych dzieci, teraz już mamy 7. Jak to szybko się rozrasta. No i faktycznie już Quere dorobiło się dziecka Chloe. I Chloe? Chloe tutaj jest. Aha, tak już. Średniego wieku nawet bym powiedział. Okej. Okay. To czekam. Tutaj jest załadowane. Jesteśmy za Build and Repair. Tutaj mam wszystko. Build, Repair. Bazurek. Okej. Okay. Tutaj uprawy. Trzymamy. Ja bym jednak trochę się zastanawiał, czy jednak jeszcze jedno pole nie przydzielić. Ewentualnie tutaj do Technician i jeszcze Refiner. Dwóch dać. Water Carrier. Bo tutaj te zasoby, patrzę, nie, są jeszcze zasoby, sporo tego jest, 469, sporo tego. Ale farmy i tak się wyrabiają. Sporo jedzenia, bardzo sporo jedzenia, bardzo dużo jedzenia. A tu co jest? Storage capacity is running out, improve infrastructure. Storage, ale nie mamy storage żadnych. Czy mamy? Kuchnia, resources, housing, community. Logistic, technology, electricity, decoration, tasks. Ale nie widzę nigdzie storage. Mamy to. Słuchajcie, mamy to zrobione. Faktycznie mamy tego recyklera, przetwarza nam metal. I tutaj mamy faceta, który robi nam narzędzie. Kurczę, to jest jak kuźnia. Faktycznie kuźnię zrobili. Taką industrialną, właśnie industrialną. No, zrobili kuźnię nowoczesną. Jak na czas postapokaliptyczny. I koleś siedzi, kuje. Tutaj mamy miech, tutaj mamy skowadłem, czyli kuźnia zawsze, słuchajcie, od zarania dziejów, od czasów prehistorycznych aż do czasów postapokaliptycznych, kuźnia zawsze i niezmiennie będzie, więc chcecie mieć wieczny zawód, zostaniecie kowalem, a najlepiej kowalem własnego losu. Dobra, co będzie dalej do zrobienia? Jeszcze musimy trochę metal tools, czyli narzędzi pozyskać. No i jeszcze musimy troszkę tego ogarnąć, ale póki co, no powiem wam, pogoda ładna. Rośliny pięknie wzrastają, jak samo tutaj fasola, dynia, rybki, jak tam rybki? Rybki sobie pływają i są łowione. I zasoby jedzenia też są całkiem fajne. Tutaj prawdopodobnie tutaj jest błąd, właśnie problem, bo mamy inventory full, inventory limit i mamy nic więcej, tu nie możemy przytrzymywać. I ewentualnie możemy tutaj wyłączyć to, co my nie chcemy tu trzymać. Metal tools, scrap tools, ja bym tutaj sobie ewentualnie powyłączył, no ale w sumie z drugiej strony jeszcze my nie mamy żadnej opcji przechowywania i to jest trochę smutne, że na tym etapie faktycznie bardzo szybko, późno się dowiadujemy o tym, jak domy zarządzać, jak tutaj wieloma rzeczami innymi zarządzać. No tutaj domy, na przykład tutaj aż minus 14, o nie, te domy raczej pójdą out, bo za blisko tak mi się wydaje, że jest tego. Atrakcyjność tego terenu jest mega słaba, więc trzeba postawić kolejny dom. A ten, ciekawy jestem, czy można taki dom rozebrać. O, to byłoby spoko, takie rozwiązanie. Zróbmy miejsce tak bliżej lasu. Tutaj postawmy, a ten dom rozbierzmy. Czy ja mogę demolish zrobić po prostu? Demolish. Next cannot demolish. A, rozmontowują. O, jak fajnie. Czyli ciekawy jestem, czy dostaję przedmioty za to. Jak samo tu, demolisz. I tam budują. Więc już będzie lepiej to funkcjonowało. Czyli faktycznie nie ma co stawiać tak w jednym miejscu. Bo będzie nieciekawie z wyglądem. O, patrzcie, tutaj mamy 0. Znaczy 0 może dlatego, że jeszcze nikt tu nie mieszka. Ale już mamy minus 4. No, czyli faktycznie blisko industrialnej części nie stawiamy. Bo nas to tylko może zgubić. Natomiast te domy, no cóż, nad jeziorkiem może postawimy taki domek. Miło by było, ale póki co. Jak tam zadanie? Mamy to ogarnięte? Jeszcze nie.
panie, panie, ile można robić narzędzia? Scrap tool, metal tool. Aha, super. Ja chciałem metal tool, a ono robi scrap tool. No nic, to trzeba chwilkę jeszcze poczekać w takim razie. Innego wyjścia nie ma. Tools. We are now prepared to work effectively. Should you ever run out of metal, keep in mind that you can also instruct your workshop to manufacture tools from scrap instead of metal. Though they won't be quite as effective, it's still better than being forced to work with bare hands. Okay. Down in the end zone, we had sufficient time and resources to educate ourselves properly. But our children don't have this luxury. We ought to build a school and pass on what we've learned. As a result, they will be able to survive and work better and more effectively. No, proszę, będziemy mieć dzieci. Dostaję szkołę. No cóż, nawet po apokalipsie szkoła musi być. Jakby nie było. Więc teraz naszym zadaniem jest zbudowanie szkoły i zatrudnienie nauczyciela. Ale to zajmiemy się, tym zajmiemy się aspektem już kolejnym. Jeszcze wam tylko pokażę jedną rzecz, co mi się udało ustalić. W momencie, kiedy my stawiamy budynek, chcemy postawić, to widzimy, że na przykład tutaj ma minus 2, tutaj ma 0. Tutaj ma piękne 0, a tutaj no faktycznie ma minus aż 12, więc no stopniowo będziemy przenosić te budynki stąd, bo tutaj było głupota postawić, więc chyba lepiej domki porozsiewać tak, w taki niezależny sposób, więc trochę tak, żeby faktycznie było lepszy luksus z tego, że te domki są, nie wiem czy to będzie dobre, skuteczne, czy będę mógł później tymi dekoracjami coś wspomóc sobie. Zobaczymy. W każdym razie, na razie stawiam jak stawiam. Tutaj te domki będę rozbierał i tutaj będę robił część industrialną, przemysłową. Zobaczymy, jak mi to się sprawdzi. Natomiast jedzenia, no cóż, mamy jedzenia. O, i wykres jest, jedzenia mamy sporo. Mamy Total, Town Center, mamy wszystkie. Nawet tego nie wiedziałem, że mamy fajne wykresy. I nawet twórcy to dopracowali. No patrz, te wykresy są epickie. I produkcja, i wszystko widzimy, co, gdzie, jakby jest. Tak naprawdę ta gra w tym momencie jest miodzią. Cud, malina i naprawdę mówcie, co chcecie. Consume, produce, consument, consume setter. Wszystko mamy podane jak na tacy. Jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś sugestie, dajcie znać w komentarzach. Natomiast jeżeli wam się odcinek podobał, pamiętajcie o postawieniu łapki. A dla tych, którzy nadal nie są w subskrypcjach, nadal nie są na bieżąco, pamiętajcie, dzwoneczek, subskrypcja i dzwoneczek, mile widziane, abyście dostawali informacje o odcinkach na bieżąco. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z Taniem. Hej, hej!